Dzień dobry Państwu. Telewizja Enczas TV, kanał Tomasz Sommer oraz pozostałe nasze kanały. A dzisiaj naszym gościem jest redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry Panie Stanisławie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy rozmawiać, to tradycyjnie zapraszam do subskrybowania naszych kanałów i wspierania Fundacji Najwyższy Czas, która te kanały utrzymuje, oraz chciałbym też przypomnieć, że w listopadzie, a konkretnie 7 i 8 listopada odbędzie się przeniesiona konferencja Prawicy Wolnościowej, która miała być na wiosnę, no ale z powodu koronawirusa niestety się wtedy nie odbyła. A to miała być edycja poświęcona 30-leciu najwyższego czasu, no bo akurat 31 marca 1990 roku po raz pierwszy najwyższy czas wyszedł na świat, no więc zostało to przeniesione na jesień, no i 7 i 8 listopada ta konferencja, mam nadzieję, że tym razem dojdzie do skutku, a właśnie jednym z naszych tutaj stałych prelegentów będzie pan Stanisław Michalkiewicz. No bardzo mi miło. Panie Stanisławie, no zacznijmy może od tutaj szokującego wyznania pana tutaj, naszego jednego medyka czołowego, tak zwanego rządowego, pana Pinkasa. On udzielił takiej wypowiedzi internetowej i radiu RMF FM, oczywiście, to radio, gdzie takie wypowiedzi tam ci panowie dziwne takich wypowiedzi udzielają. No i tenże nasz medyk tutaj rządowy, bo on tam jest raz ministrem, raz wiceministrem, raz tam od leków, raz kimś tam, raz nawet siedział w więzieniu z powodu tych swoich rządowo-medycznych zainteresowań. No i on stwierdził, że to jeśli chodzi o te maseczki, to wcale nie chodzi tam o tak kwestie medyczne, tylko chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że problem jest i żeby stosowali się do reguł. I bo jak idą ulicą i widzą, że inni mają te maseczki, no to wiedzą, że ten problem pandemii istnieje. No i sami też wtedy założą i wtedy wszyscy wiedzą i chodzą z tymi kagańcami i wszyscy wiedzą. Co pan sądzi o takiej Tomaszu, interpretacji? No, myślę, że to jest bardzo szczera wypowiedź, bo on on ujawnił, czemu te wszystkie przedsięwzięcia służą, maseczkami włącznie, służą tresurze. Przecież on to nie użył tego słowa, ale przecież to dokładnie to powiedział. Także no, należałoby go pochwalić za tę szczerość. No właśnie, no ale czy ta szczerość przypadkiem nie powinna spowodować jakiegoś odruchu protestu, przynajmniej u tych, którzy tam wysłuchali tego oświadczenia, no bo no pan Pinkas jednak mimo wszystko dał do zrozumienia, że medycznych przyczyn dla noszenia tych maseczek nie ma. Tam wejdziemy gdzieś do jakiegoś supermarketu, natychmiast tam pan na nas krzyczy, tam patrzy, zerka, w autobusie wygarniają ludzi i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, no to powinno zostać wyjaśnione na szczeblu rządowym, że, bo z jednej strony rząd przewiduje kary za nienoszenie maseczek, przynajmniej w pewnych miejscach, na przykład w środkach komunikacji czy w sklepach, prawda? Nakładane są kary i egzekwowane tam, no, między innymi ekspedientka została ukarana, ale to z odwrotnego powodu, bo ona nie chciała obsłużyć klientki, która nie miała maseczki. I sąd niezawisły ukarał tę ekspedientkę Bogu ducha winną, moim zdaniem, dlatego że państwo nie może, nie powinno, bo móc to może oczywiście wszystko, ale nie powinno stosować niejasnych reguł. Jeżeli takie ograniczenia można nałożyć tylko w drodze ustawy, a takiej ustawy nie ma, no to, bo tam się rzecznik rządu się powoływał na to, że ustawa o tam zwalczaniu epidemii jest i w związku z tym oni na tej podstawie wszystko mogą zrobić. No ale niezawisłe sądy uważają inaczej. W związku z tym dobrze by to było wyjaśnić. Na przykład, żeby posłowie Konfederacji złożyli w tej sprawie interpelację w Sejmie, żeby to zostało wyjaśnione raz na zawsze, czy policja i te służby inne mają prawo nakładać mandaty karne.
czy w ogóle nawet pouczać kogokolwiek, jeżeli nie ma żadnych wskazań medycznych, a tylko są wskazania takie, no, tresury. To trzeba by wyjaśnić. Te maseczkowanie teoretycznie ma coś, jakiś związek z tymi wszystkimi chorobami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj pan Pinkas stwierdził, że niekoniecznie, tylko że to jest właśnie w celach chyba propagandowych, no bo taki sens miała ta wypowiedź, że ludzie widzą, powiedział, że ludzie wtedy widzą, że wszyscy są jakby uwrażliwieni przez to, że tam widzą i tak dalej, no. Panie Tomaszu, no jeszcze raz mówię, nie w propagandowych celach, tylko w tresurę, w celu tresury. Jeżeli ludzie będą się stosować nawet do najbardziej absurdalnych zarządzeń władzy, no to właśnie o to chodzi. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia od samego początku wiedziało, że nie ma żadnych wskazań medycznych. Ja przypominam sobie na początku tej epidemii tak zwanej rozmowę włoskiego takiego profesora z dziennikarką i ona pyta go o te maseczki właśnie, a on jej powiada tak, no skuteczność tego to jest mniej więcej taka, jeżeli pani by chciała zablokować dostęp do pani domu komarom i w tym celu zamknęłaby pani furtkę. No to mniej więcej tak to wygląda. Oczywiście, że nie ma żadnego powodu, poza powodem takim, no dwa powody są. Jeden to tresura, a drugi to powód komercyjny. Właśnie, bo tutaj ja zawsze przypominam, tutaj razem z Grzegorzem Braunem taką książeczkę stworzyliśmy pod tytułem Nowa Normalność i tam w motcie dwie wypowiedzi takie znamienne. Jedna złożona przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w wywiadzie dla tego samego RMF FM, także tam w tym RMF FM to tam objawienia straszne się pojawiają regularnie. No i on powiedział 10 kwietnia 2020 roku, maseczki doustne czy na ręce, one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed chorobą, nie wiem po co ludzie je noszą. A 6 dni później, czyli 16 kwietnia 2020 roku, ten sam pan Łukasz Szumowski powiedział tak. Wprowadzamy na oficjalnej konferencji Ministerstwa Zdrowia. Wprowadzamy bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich do odwołania. No tak, to coś się musiało stać w międzyczasie tak zwanym. No i ja tu domyślam się, ponieważ jesteśmy skazani na domysły, to ja się domyślam, że ktoś musiał pana ministra Szumowskiego podkręcić. Ja, co wy tu, Szumowski? No, nie rozumiecie, o co chodzi? No to on, jak został tak podkręcony, to już zrozumiał i dlatego zmienił zdanie. No teraz pan Szumowski tam odpłynął w siną dal. Okazało się, że tam ma jakiegoś znajomego milionera, z którym pływa na jachtach tam na Wyspach Kanaryjskich, czy nie wiadomo. Żeby się tylko nie zaraził, wie pan, bo to koronawirusa. No nie, no, odkąd wypłynął tam tydzień temu, to słuch o nim, można powiedzieć, zaginął. Nie wiadomo, co się dzieje. Jest kolejny pan Szumowski, który się nazywa... Pan minister Szumowski bardzo, wie pan, przezornie zeszedł z linii strzału. Bo tam, zdaje się, on co prawda wyjaśniał, kiedy mówił o powodach swojej dymisji, to powiedział, że nie ma to żadnego, ale to żadnego związku z toczącymi się śledztwami. No dobrze to powiedział, bo jakby nie powiedział, to jeszcze byśmy mogli sobie pomyśleć, że schodzi z linii strzału w związku z toczącymi się śledztwami, a tak, no to po prostu pojechał na wypoczynek. No właśnie, ale cisza jest taka, że rzeczywiście jak na morzu, to się mówi cisza na morzu, cisza w kościele, no i po prostu zniknął. To przyznam, że to jest pierwszy wypadek, kiedy minister zaraz po dymisji ruszył w rejs i w związku z tym jest totalnie odcięty od rzeczywistości, no bo tam różni ludzie zgłaszają. No to trochę, wie pan, to trochę niedobrze, dlatego że pan Łukasz Szumowski jest posłem, a więc jest umiłowanym przywódcą i myślę, że pani marszałek Witek powinna no, wyjaśnić przyczyny takiego zniknięcia pana posła Łukasza Szumowskiego. No, nie może być tak, że poseł znika i tu nic nie wiemy. Przynajmniej wyborcy jego powinni wiedzieć, co się z nim dzieje,
czy tam przypadkiem się nie zaraził, czy tam koronawirusem albo jakąś inną chorobą poważniejszą, na przykład syfilisem albo czymś. No to krótko mówiąc, mamy prawo do posiadania, do uzyskania takiej informacji. To uczulam na to teraz, nie wiem, bo już skończyła się chyba kadencja tego pana Bodnara, który piastował operetkową posadę Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, bo tam zdaje się, że mają wybrać jakiegoś nowego darmozjada, no to powinien tutaj się zatroszczyć o to, bo obywatele już nie mogą się doczekać. Przestępują z nogi na nogę. Dzisiaj sam widziałem, jak ten jeden obywatel przestępował z nogi na nogę z niecierpliwości. No, to wie pan, to oczywiście pierwsze posiedzenie tego Sejmu teraz po urlopie ma być w przyszłym tygodniu, więc może jednak wróci z tego rejsu, tam nie wiem, przy pomocy No, helikoptera. wypadałoby, bo wie pan, no, jeżeli ma odebrać dietę, to wróci. No właśnie, ale nie jest tym ministrem, no to w tym momencie rozumiem, że swoje nadzieje finansowe lokuje w dietach. No. No, bo on nawet zapowiadał, że pójdzie do pracy takiej, wie pan, jakiejś jako kardiolog, bo on jest, zdaje się, lekarzem kardiologiem. Ciekaw jestem, czy tak często zmienia zdanie, jak tam leczy pacjentów. Na przykład pacjent jakiś tam ma, grozi mu zawał serca i on jednego dnia mu mówi, panie, tu no, za poważna sprawa, a drugiego, następnego dnia mówi, nie, tam proszę pana, jaki zawał, wszystko w porządku, jest pan zdrów jak ryba, prawda? No, to trochę, że tak powiem, by było niepokojące. Ale mam nadzieję, że on tak zmienia zdanie tylko w polityce. W medycynie to już może nie. Nie wiem, dlatego, bo widziałem takie informacje, że tutaj już nie wiem, czy to żart, czy prawda, że problem zawałów został w końcu w Polsce rozwiązany, bo zapisują na za 2 lata i się nikt nie zgłasza. No, po co się ma zgłaszać, jak wie pan, taki pacjent nie jest pewien, czy dożyje do tego, aż go jakiś tam weterynarz przyjmie. Pan, co przecież jasne, no po co ma tam chodzić i jeszcze się zarazi koronawirusem, to jeszcze gorzej będzie. To wtedy nawet umrze, ale nie na zawał, tylko nawiasem mówiąc, czytałem o takim przypadku, że jakiegoś obywatela nie chcieli przyjąć do szpitala. On był chory właśnie na jakąś chorobę serca, cierpiał. Nie chcieli go przyjąć do szpitala, bo nie chciał podpisać, że ma koronawirusa, a nie miał. Dlaczego tu personel medyczny tak nalega? Słyszałem, że szpitale dostają jakieś pieniądze, jak leczą tych pacjentów z koronawirusem, więc dlatego tych zakażeń jest aż tyle. Panie Stanisławie, zmieńmy temat teraz, bo tutaj się przetoczyła taka no, widowiskowa wojna z nepotyzmem w zeszłym tygodniu przez tutaj łamy wszystkich internetów, a jej ofiarą w cudzysłowie padł pan Andruszkiewicz, a konkretnie jego żona, która to w tajemniczych okolicznościach się pojawiła jako tam prezes jakiejś fundacji do przelewania pieniędzy z pustego w próżne. I już nawet bym o tym nie wspominał, gdyby nie to, iż dzisiaj, czy tam wczoraj, pan Andruszkiewicz taki osobisty wpis przedstawił tam na jakimś Facebooku czy gdzieś, gdzie tam tłumaczy, że zwykle się z osobistych spraw rodzinnych nie tłumaczy, czyli to rozumiem, jest osobista sprawa i rodzinna, ale w tym wypadku no, musi wyjaśnić, że jego małżonka ma bardzo wysokie kwalifikacje. Że właśnie tutaj no, wycofała się wprawdzie z tej pracy w fundacji, ale z reguły jest osobą pracowitą, pełną entuzjazmu do pracy dla Polski i będzie nadal się poświęcać. Panie Tomaszu, no czegoż się nie robi dla Polski? Nawet ludzi można zabijać dla Polski, a cóż dopiero się poświęcać w ten sposób? Wie pan co? To są te męczeństwa na pluszowym krzyżu właśnie. No i a tak serio, no to ja nie potępiam pani Andruszkiewiczowej za to, że skorzystała z okazji. Skoro okazje są,
Podejrzewam nawet, że są specjalnie w tym celu stworzone, żeby można było z nich korzystać. No to nic dziwnego, że ludzie korzystają. Ja uważam, że sektor publiczny należałoby maksymalnie ograniczyć, no ale to akurat Prawo i Sprawiedliwość robi, idzie w odwrotnym kierunku i rozbudowuje sektor publiczny. Ja to rozumiem, dlatego że to ja, naczelnik państwa musi jakoś wynagradzać swoich tych wyznawców. No a przecież nie będzie ich wynagradzał z własnej kieszeni. Więc musi ich wynagradzać z kieszeni państwowej. Ale w takim razie kieszeń państwowa powinna być jak największa. No i w związku z tym po to są spółki Skarbu Państwa, po to są tam rozmaite fundacje. Wie pan, no tak jak ta fundacja, co to się zajmowała propagowaniem Polski wśród tych rekinów i wielorybów tam. Ale tutaj padły takie złośliwe komentarze, że ta kwestia pani Andruszkiewiczowej to nawet nie tyle poruszyła lud i obserwatorów tam z innych ugrupowań, chociaż oni też wydawali się poruszeni, co właśnie poruszyła te kadry PiSu, że właśnie tutaj ten Andruszkiewicz to tą Andruszkiewiczową wsadził tam za 14500, a my jeszcze żeśmy nie wstawili i że co to ma znaczyć. No jasne, proszę pana, no panu by nie było szkoda. Im też jest szkoda po prostu. I to dosyć szczerze mówią, że no to przecież to nam się należą te posady, a nie żadnej tam pani Andruszkiewiczowej. No i ona zrozumiała swój błąd, że to jeszcze musi poczekać. A tam są bardziej zasłużeni, którzy dali temu wyraz, swojemu niezadowoleniu i rozgoryczeniu. No właśnie, ale tutaj z kolei w trakcie tej dyskusji okazało się, iż cały czas jednak powraca ten pomysł, żeby te uposażenia podnieść, bo tutaj wprawdzie doszło no do... Tak, bo ta ustawa, o ile mi wiadomo, utknęła w Senacie, ale kiedyś musi wrócić do Sejmu. No i w związku z tym myślę, że Sejm ją uchwali, tak jak ją uchwalił prawie jednogłośnie, bo tylko Konfederacja głosowała przeciwko, no to Sejm ją uchwali, odrzucając tam, nie sądzę zresztą, żeby Senat jakieś poprawki wprowadzał, po prostu pan marszałek Grodzki swoim zwyczajem tam trzyma takie ustawy, aż się zaśmierdzą, ale tutaj myślę, że rozsądek przeważy, no i poczucie, że tak powiem, racji stanu przeważy i ustawa wejdzie w życie. Jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. No właśnie, no i tam, no bo tam przypominam, że tak widowiskowo się sprawa załamała, dlatego, bo tutaj marszałek Sejmu, znaczy wicemarszałek Sejmu miał taką koncepcję, że to wszystko ma być jednolitofrontowo, czyli wszystkie stronnictwa podpiszą się i jednogłośnie zagłosują, no ale potem jak tam się zaczęły różne przycinki prasowe, no to nagle wspólnicy zaczęli się wycofywać, tak, no i jak się wycofali, no to w sumie nawet ten marszałek Terlecki na koniec powiedział, że tak, to my wam tutaj w takim razie tego nie wprowadzimy. No ale wtedy ci zwolennicy stronnictw zaczęli jednak żałować, że jednak tam tutaj... No to się... jasne, wie pan, no, ja myślę, że zrozumieją swój błąd i wie pan, zagłosują prawidłowo. Czyli to już nawet nie w sezonie ogórkowym, tylko w pełnym sezonie będzie to widowisko nas czekało. A jak, tym bardziej, że wie pan, no tu zgodnie z planem, epidemia koronawirusa ma tu osiągnąć swoje apogeum w grudniu. Tak tutaj nasi planiści planują. No to trzeba się odpowiednio przygotować, bo nie wiadomo, czy w grudniu wszyscy parlamentarzyści przeżyją. No i wtedy mógłby być problem, wie pan, z uchwaleniem tej ustawy, więc to trzeba się pośpieszyć. Myślę, że pan marszałek Grodzki się też zreflektuje. No i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Nie sądzę, żeby wielce czcigodny poseł Pupka głosował przeciwko. No Konfederacja to wiadomo, będzie głosowała przeciwko. No ale 11 posłów to tutaj niczego nie jest w stanie zmienić. A
Tu nawet będzie, moim zdaniem, Konfederacja będzie w komfortowej sytuacji, bo będzie głosowała przeciw, a I tak pieniądze ten dostanie. jasne, więc o tak właśnie trzeba, tak I trzymać. ze wstrętem, ale przyjmą, tak? No to jasne, że tak. Nie, zresztą tak mówiąc szczerze, to wie pan, rzeczywiście te diety poselskie, te wynagrodzenia dla tych dygnitarzy nie były waloryzowane. No i co trzeba było zrobić i nie budziłoby to takich emocji jak takie skokowe, wie pan, podwyżki. Co roku by były te wynagrodzenia waloryzowane i tyle. No. A tu, wie pan, no tak, nie było tej indeksacji, w związku z tym powstała jednak luka, ona rzeczywiście istnieje. No i w związku z tym nie opłacałoby się dla niektórych oczywiście, nie opłacałoby się być posłem, gdyby nie immunitet. To jest droga, to jest bezcenna rzecz. W niektórych sytuacjach taki immunitet to jest bezcenna rzecz. To jest rodzaj przywileju, który można przeliczyć na pieniądze. Panie Stanisławie, a tymczasem tutaj, bo Sejm tam powoli sobie będzie wracał do tam działania, a tymczasem tutaj już ekonomiści, czy tam bardziej rządowi, czy mniej rządowi, podliczyli, iż cała ta kwestia koronawirusa kosztowała państwo 100 miliardów złotych. No i mniej więcej tam, bo tam są różne szacunki. No i te 100 miliardów to zostało dopisane do tego deficytu budżetowego. No i okazuje się, że wszyscy ci urzędnicy, pan Morawiecki i tak dalej, twierdzą, że takie tam dopisanie sobie 100 miliardów to jest właściwie nic, że nie ma z tym problemu i tak dalej, i tak dalej. To może to oznacza, że to co roku trzeba 100 miliardów albo 200, albo nawet, nie wiem, bilion dopisywać czy cokolwiek. Panie Tomaszu, i tak będzie. I tak będzie. Skoro pan premier odkrył taką żyłę złota, no to byłby durniem, jakby, wie pan, nie korzystał z tego. Bo oczywiście, że tak będzie. To na koniec roku przypuszczam, że ten deficyt to przekroczy 200 miliardów. W związku z tym rząd tam planuje pożyczenie 11 miliardów euro w Unii Europejskiej. No to na pewno mu Unia pożyczy, ale obłoży to warunkami, między innymi, że rząd będzie podpisze zobowiązanie, że będzie penalizował homofobię. No tak, niestety to będzie taka transakcja wiązana. A jednocześnie jest jakiś no, wyjątkowo niski, chyba najniższy w historii poziom odsetek bankowych, przez co ludzie w ogóle tam już nie chcą trzymać tych pieniędzy w bankach, no bo jeżeli inflacja tam doścignie zaraz 5%, a z odsetek tam jest 0,3 tego procenta, czy coś w tym stylu, no to znaczy, że na trzymaniu tych pieniędzy w bankach to się traci i to dosyć dużo. No tak, bo to Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe tam do zera albo nawet do ujemnych wartości. W związku z tym oczywiście się nie opłaca. No ale co ludzie, wie pan, mają robić, jeżeli na przykład mają te konta, emeryci na przykład, mają konta bankowe. To zresztą jest bardzo dobry interes, bo założenie konta bankowego kosztuje od kilkudziesięciu złotych do kilkuset, w zależności od tego, jakie to konto i jakim banku. W związku z tym, jeżeli ja, na przykład, jeżeli zresztą były takie projekty, żeby wprowadzić obowiązek posiadania kont bankowych, na przykład tam do różnych tych przedsiębiorców, takich jednoosobowych, wie pan, co się samozatrudniają. No to takich ludzi może być tam na przykład milion. No i teraz, jeżeli sobie pozakładają konta, no i powiedzmy po 100 złotych, no to wie pan, daj Boże każdemu, 100 milionów banki wezmą na dzień dobry. Także na tym wychodzą bardzo dobrze banki.
No właśnie, no ale co z tymi oszczędnościami ludzie mają w tej sytuacji robić? Wie pan, no oszczędności, jak ktoś tam ma stosunkowo małe oszczędności, to tam niewiele traci. Natomiast jakby miał duże, no to lepiej jakby kupił sobie złoto. Bo cena złota ostatnio słyszałem, że skoczyła do 2000 dolarów za uncję. No to rekordowa jest. Rzeczywiście, to się w tej sytuacji najlepiej inwestować albo w złoto, albo w nieruchomości. A jak ktoś ma duże pieniądze, bo jak ma małe, to tam, wie pan, te różnice nie są wielkie. Ale czy to nie jest znowu jakiś stan przed jakimś tąpnięciem totalnym? Bo no, jeżeli nie można sensownie, no bo z tym inwestowaniem w to złoto czy nieruchomości też jest taki problem, że te nieruchomości relatywnie drożeją, ale z kolei coś z tymi nieruchomościami trzeba robić, no bo jak się z nimi nic nie robi, no to one wtedy, krótko mówiąc, się rozpadają, a te podatki od nich trzeba płacić, tak? Już teraz jest taki problem, że podobno ceny najmu na rynku spadają z tego powodu, że właśnie ludzie przerzucili się na nieruchomości, a z kolei jest ta praca zdalna i tak dalej, więc mniej studentów, mniej tam jakichś pracowników, więc jakby z jednej strony podaż się zwiększyła, z drugiej strony popyt się zmniejszył, no to spowoduje spadek cen, tak? Więc może się potem nawet okazać, że w nieruchomościach trzeba dopłacać, no. No, wie pan, to zawsze jest jakieś ryzyko. Zawsze jest jakieś ryzyko. Także ja bym na przykład, jak gdybym był bogatym człowiekiem, to bym lokował swoje walory w złocie. Bo to nawet jak tam, wie pan, na krótką metę się wahnie w dół, to cały czas na przestrzeni kilkudziesięciu lat to mamy do czynienia z tendencją wzrostową. A jeszcze w dodatku jest taka historia, to tak a propos tąpnięcia. Być może, że dla nas to nie będzie jakieś istotne, ale słyszałem, że Chiny się odgrażają, że sprzedadzą wszystkie swoje obligacje te od rządu amerykańskiego. Tam jest chyba 800 miliardów dolarów. No to już wstrząśnie całym rynkiem finansowym i oczywiście wartością dolara. I wartością dolara. No więc to rzeczywiście może być już poważny kłopot dla wszystkich. Już nie mówiąc o tym, że z tego powodu może wojna wybuchnąć, bo to jest powód poważny. To jest powód poważny. A tymczasem Jarosław Kaczyński ma ten rząd tam zmieniać czy wymieniać częściowo. Tu się pojawiły informacje, że z 20 ministrów zostanie tylko 12. Ale co gorsza, dla tych naszych tutaj tak zwanych przystawek, czyli pana Ziobry i pana Gowina, podobno tutaj ma być siła tych przystawek no, znacznie osłabiona. Ale z drugiej strony, no, tutaj pan Kaczyński nie ma za bardzo alternatywy, no bo te przystawki coś tam mają, te jakieś tam i głosy. Nie za bardzo jest kim zamienić te głosy, bo podobno jak się pan Kaczyński zwrócił do PSL-u, PSL-Kukiza, a to jest podobno jedyne miejsce, gdzie może tych głosów nabrać, no to tam powiedzieli, że to w porządku, ale jednak w takiej sytuacji by chcieli mieć funkcję premiera. No to funkcji premiera nie dostaną. Myślę, że tak naprawdę celem tej całej operacji głębokiej rekonstrukcji rządu to jest, tak jak pan słusznie zauważył, osłabienie koalicjantów, ale przede wszystkim umożliwienie premierowi Morawieckiemu utworzenie w tej Zjednoczonej Prawicy własnej frakcji. I takiej, no bo toczy się walka, i to widać wyraźnie, o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który tam nawet sam cezurę taką wyznaczył, rok 2023, czyli do końca tej kadencji sejmowej. No a potem nie wiadomo, czy dalej będzie pracował dla Polski, wie pan, i się poświęcał, czy też już tam sobie odpuści, tak jak to poeta mówił.
Konstanty Ildefons Gałczyński, taką nocna rozmowa syna z matką. I tam matka mówi do syna tak, po co ci Leoś to wszystko, ta Polska, niech ją gryzą. Ty spróbuj, może homo się seksualizuj. Co, no może być coś takiego. I ważne jest, również dla Polski oczywiście, ważne jest, kto ten schedę posiądzie. Najwyraźniej naczelnik państwa nie ufa ani pobożnemu posłowi Gowinowi, bo on już z niejednego komina wygartywał. No i jeśli chodzi o pana Ziobrę, to no to on by chciał zostać tutaj, wie pan, tym, to naczelnikowi państwa nie może się to podać. Zresztą już raz go przeczołgał. Wysłał go do Parlamentu Europejskiego z takim zaleceniem, żeby się uczył języka angielskiego, więc on tam się nauczył. No a jeśli chodzi o pana premiera Morawieckiego, który na osłabieniu koalicjantów to on skorzysta. No i dlaczego akurat on? A to jest dobre pytanie. Myślę, że naczelnik państwa ma jakieś zobowiązania wobec tych kręgów banksterskich, bo ta rekonstrukcja rządu to już jest druga. Pierwsza była w 2017 roku, na przełomie 2017-18, i wtedy właśnie po raz pierwszy, znaczy nie po raz pierwszy, tylko pani Szydło została odesłana na polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego, a pan Mateusz Morawiecki został premierem rządu. To się było uzasadnienie takie, że on powinien mieć większą władzę nad gospodarką. No to miał. Przecież był wicepremierem właśnie od tego. Pani Szydło się do gospodarki nie wtrącała. Może to i dobrze nawet, że się nie wtrącała, bo tylko, wie pan, były same zgryzoty z tego. Więc on i tak był gospodarczym dyktatorem Polski. I tutaj jego sytuacja się nie zmieniła, jeśli chodzi o merytorycznie tutaj możliwości. Natomiast no, ranga niewątpliwie tak. I no, nie wiem dlaczego, jakie to ma tam zobowiązania naczelnik państwa wobec tych kręgów, ale widać wyraźnie, że idzie im na rękę. Jak to mówią, róbmy sobie na rękę. Ale też się pojawiają takie komentarze, że Jarosław Kaczyński w ramach tej reorganizacji to chce też zmienić zasady, krótko mówiąc, nasadzania ludzi na stołki poselskie, bo podczas tych wyborów rok temu to się okazało właśnie, że pan Gowin i pan Ziobro znacznie się wzmocnili poprzez to, że mieli niby tam jakieś miejsca, ale proporcjonalnie te miejsca lepiej zagrały niż miały zagrać, no bo tam się reklamowali, tam krzyczeli, tam propagandowo się tam wzmacniali, no i na tych listach po prostu wyborca dostrzegał te osoby, które były tam jakoś propagandowo wzmocnione. No i to właśnie spowodowało taką sytuację, że w tej chwili jest troszkę złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma i za bardzo się nie może jednak rozstać z tym panem Gowinem i Ziobrą. No więc myśli, co zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, no ale tańci działają. No, wie pan, jasne, dlatego że pobożny poseł Gowin już w maju tam zrobił tego, kozła wywinął naczelnikowi państwa, co go w konfuzję wielką wprowadziło, a jestem, znając naczelnika państwa, to wiem, że on o tym nie zapomni. On o takich rzeczach nie zapomni nigdy. W związku z tym chętnie przyłoży rękę do osłabienia obydwu tych diadochów. Mieliśmy teraz się, jeszcze kończą te wszystkie uroczystości związane z rocznicą okrągłą tam sierpnia, bo to sierpień 1980 roku, no to tutaj okrągła jest rocznica, w tej chwili 50 lat już minęło, no tam doszło do paru popisowych wystąpień, no tutaj prezydent były Wałęsa, tam powiedział, że papież tam się nie ma nic wspólnego, a i pożałował papieżowi zasług, to tylko to już, wie pan, megalomania ociera się o rejony psychiatryczne.
No ale i tutaj ten Władysław Frasyniuk tam wymyślał swoim, nazwijmy to, poprzednikom, że tam ten gwiazda nic nigdy nic, właściwie w niczym nie brał udziału. No, ale oprócz takich incydentów, to wygląda na to, że to wszystko przebiegło bez żadnego echa i większego zainteresowania opinii publicznej. Można by wręcz odnieść wrażenie, że Solidarność już przeszła do głębokiej prehistorii. No bo tak jest. Poza tym wie pan, ja bym zwrócił jednak uwagę na dwie przynajmniej sprawy. Że po pierwsze, że w sierpniu 80 roku wszystkie te główne trzy centra strajkowe były kierowane przez tajnych współpracowników. Szczecin, Gdańsk i Jastrzębie-Zdrój. Na czele stali tajni współpracownicy, a tam się podpisywało porozumienia. Po drugie, że o ile pierwsza Solidarność była tworzona od dołu do góry, to ta druga reaktywowana odwrotnie, od góry do dołu. No i to już odpowiednio została skonstruowana, w czym Kukuniek oczywiście też maczał paluszki. No i w związku z tym rzeczywiście ta Solidarność reaktywowana już jest tylko związkiem zawodowym, jednym z wielu, więc już no, nie ma żadnego powodu, żeby aż tak się rajcować. I tyle. No Wtedy właśnie. to było co innego, bo wtedy to jednak powstawał na naszych oczach, powstawał drugi ośrodek władzy. Drugi ośrodek władzy, bo sytuacja się wymknęła spod kontroli jednak, mimo tam tych trzech konfidentów, to wymknęła się spod kontroli. Tego bezpieka nie przewidziała, dlatego trzeba było wprowadzić stan wojenny, bo przypomnę, co się stało w tak zwanym międzyczasie, to znaczy między stanem wojennym, a między powstaniem Solidarności, a stanem wojennym. Otóż ważna rzecz się stała. Solidarność liczyła 10 milionów członków, ta wiejska, rolnicza jakieś 3 miliony i ta rzemieślnicza też tam była taka, no to ona była najmniejsza, ale też z rodzinami to jakieś, wie pan, 2 miliony mogła liczyć. Więc kilkanaście milionów ludzi wybrało swoją reprezentację polityczną. To już wie pan, tu już sytuacja była poważna. To rzeczywiście ten drugi ośrodek władzy zaczynał się uprawomacniać. No i tu już bezpieka nie mogła czekać, ani Sowieci nie mogli czekać, ani bezpieczniacy nie mogli czekać. No i dlatego, jak to mówi poeta generałowi Jaruzelskiemu, wyrosła wielka piącha, no i przylutował wszystkim, tak jak mi to powiedział. Spotkany na ulicy w stanie wojennym, taki wie pan, działacz regionu Mazowsze mówił, ale generał Jaruzelski przypierdolił tym solidaruchom. To właśnie tak. On był działaczem regionu Mazowsze. To takie to było, wie pan. Takie to były historie. No właśnie, ale tutaj przenosząc tę sprawę i ten przykład, jak to się w Polsce rozgrywało na przykład na Białoruś, to jak pan sądzi, co tam się może stać? Bo tam No to wygląda tam na to, bo. jest dziwna sytuacja, bo no pani ta Cichanouska ma przyjechać do Polski tutaj się namawiać. Podobno pani Kolesnikowa, jej tam ciapsiułka najbliższa, już w Polsce jest, bo słyszałem taką historię, że bezpieka białoruska przywiozła ją na granicę, tam na przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej i ją po prostu zostawili na ziemi niczyjej. No i ona już jest w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że ta pani Kolesnikowa nie tylko współpracowała z panią Cichanouską, ale również z panem Babaryką, który siedzi w więzieniu. On tam kandydował na prezydenta. On jest skrajnie prorosyjski, ten Babaryka. Więc nie wiem jak tu, bo tu widać, że premier Morawiecki tu jakiś rząd na uchodźstwie białoruski zamierza skompletować. Nie wiem, czy przypadkiem, wie pan, zimny ruski czekista Putin nie wsadzi go na minę.
No właśnie, ale jak tam oglądamy te zdjęcia, no bo przypominam, że w przypadku tego Majdanu, to tego pierwszego tak zwanego Majdanu, to było tak, że no te wybory sfałszowane były jakoś tak w listopadzie bodajże, a dopiero tak naprawdę wszystko się na przełomie stycznia i lutego rozegrało, czyli tam minęło dobrych parę miesięcy, zanim to przesilenie ostatecznie nastąpiło, tak? Tutaj lada moment minie miesiąc od tych wyborów, ale tak oglądając wczorajsze tam obrazki z Mińska, no to wygląda na to, że tam, krótko mówiąc, Białorusini jednak chcą się tego Łukaszenki pozbyć. No bo jeżeli mimo tych różnych tam pobić i tak dalej, czyś jakieś tłumy okupują ten pałac prezydencki, no i to no trudno te zdjęcia, nie wiem, czy pan to widział, te zdjęcia z wczoraj, to trudno to uznać za sfingowane. No po prostu tam tłum ludzi dookoła, a Na tam. pewno tak jest, na pewno tak jest, tylko wie pan, nie bardzo wiadomo. No dobra, Łukaszenka się przeziębi, czy tam nie wiem, rozerwą go na strzępy. No i co dalej? Co dalej? No dalej, no to ta Czy pani ktoś, Ciechanowska mówi, no to kto wybory i tam, tak nie, dalej, i bo tak wie pan, dalej. kto tam tworzy jakiś ośrodek władzy? Czy jest taki, czy go nie ma? Czy też, proszę pana, wszystkim kręci Kreml za pośrednictwem swojej agentury? No bo to kazus pani Kolesnikowej, to mnie przynajmniej tak głęboko zastanawia, skłania mnie do głębokiego zastanowienia. Ja jeszcze jedno muszę, na jedno muszę zwrócić uwagę, że przecież Białoruś, to Polska była też, że tak powiem, agenturą rosyjską, sowiecką tutaj naszpikowana. A cóż dopiero Białoruś? A cóż dopiero Białoruś? I w takim, proszę pana, kraju, który jest naszpikowany agenturą jak wielkanocna baba rodzynkami, nagle taki potężny ruch się tworzy, żeby Łukaszenkę wysadzić w powietrze i żadnych innych postulatów nie wysuwa. Żadnych innych. No to moim zdaniem najbardziej skorzystała na tym, czy korzysta na tym Rosja, bo Łukaszenka się wybiera do Moskwy teraz. No to rozumiem, że to tam Putin go przeczołga i o ile mu udzieli pomocy, może mu udzieli, ale najpierw, wie pan, zmusi go, żeby go prosił o tę pomoc na kolanach. No i żeby mu podpisał wszystkie możliwe cyrografy. A jak już podpisze, no to tam teraz Łukaszenka nowy, stary nowy rząd powołał właśnie, to tam bez żadnych zmian, ale nowy jest. Także jasne. Więc to pokazuje, że na Białorusi bardzo dziwna sytuacja jest i nie bardzo wiadomo, do czego to wszystko zmierza. Bo w moim przekonaniu najbardziej do mnie przemawia taka teoria, że ponieważ Łukaszenka coraz bardziej irytował Putina, w ostatnich 2 latach tam próbował lawirować tak między tutaj Zachodem i Rosją, co Putina bardzo irytowało. No to postanowił go, wie pan, troszeczkę upokorzyć, przeczołgać. No i właśnie go przeczołguje. A to, że tam żaden alternatywny ośrodek władzy nie powstaje i żadnych politycznych postulatów poza Łukaszenka musi odejść, wie pan, won, dałoj Łukaszenka, no to jest dla Kremla całkowicie bezpieczne. Jak już, proszę pana, Łukaszenkę wysadzą w powietrze, to te wszystkie kobiety, które tam protestują, wrócą do domu i na tym się skończy. A nie wiem, może na przykład wybory prezydenckie wygrać Babaryka. Dlaczego nie? Babaryka, to tak, to tam były takie piosenki o Babaryce nawet kiedyś tutaj. To chyba nie o tym, No. no ale nieważne. Ale to nazwisko takie, Tak, tak, Wiktor tak. Babaryka. Ale też zabawna czy dziwna sytuacja propagandowa wystąpiła z jakimiś tajemniczymi komunikatami, które rzekomo pan Łukaszenka czy tam jego służby przejęli z polskiego MSZ-u, który miał się komunikować z niemieckim w sprawie Nawalnego. No i to teraz, jak czytam tą białoruską, ale rosyjską też prasę, no to tam oni strasznie tutaj deliberują, że to taka podła intryga Zachodu z tym Nawalnym. Jak pan sądzi, co to jest, co to oznacza? Bo pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, żeby białoruska prasa, znaczy władza przejmowała polskie komunikaty. Dlaczego nie, wie pan?
Być może, że Putinowi nie wypadało się przyznać, że to on te komunikaty, tę rozmowę podsłuchał. Natomiast no, Łukaszence kazał, że tak powiem, wygłosić taki komunikat. Wiecie, rozumiecie, tutaj podsłuchaliście to. A co podsłuchałem? A no to i to. Sprawa Nawalnego niewątpliwie będzie wykorzystywana politycznie na wszystkie sposoby. Rosjanie też już to robią. Mianowicie przerzucili odpowiedzialność na lekarzy niemieckich, którzy no, mieli go tam leczyć, a on nadal jest nieprzytomny, wie pan. Także co to ma znaczyć? To, rozumie pan. No. Więc będzie istotne jest co innego. Czy Niemcy odstąpią od budowy rurociągu, bo to 100 kilometrów jeszcze zostało, do odbudowy rurociągu Nord Stream 2, czy nie? Jak nie, to Nawalny zostanie, wie pan, a jak nie umrze, to będzie spał i tyle. No ja oglądałem te programy Nawalnego wcześniej parę razy, bo on, to była taka dosyć specyficzna postać, bo to oprócz tego, że on był politykiem, on tam zmieniał te swoje ugrupowania, no generalnie oczywiście był opozycyjnym politykiem względem Putina, ale te programy, które robił, a to były programy na temat stanu majątkowego najwyższych urzędników państwa rosyjskiego, czyli właśnie tam pana Miedwiediewa, pana Putina i tak dalej. Teraz nawet jak się pojawił ten nowy premier, no to natychmiast też poświęcił specjalny program kwestii nieruchomości tego pana. No oczywiście trzeba przyznać, że te programy no, robiły wrażenie, zarówno jeśli chodzi o stronę techniczną, bo to było tak bardzo zrobione nowocześnie, ale też dostęp do informacji też tam był wyjątkowo jakoś dobry. No i nie wiem, jak on to robił, natomiast rozumiem, że ci urzędnicy byli mocno zirytowani na pojawianiem się takich faktów w opinii publicznej. No, a tam na przykład ten premier obecny, to się okazało, że tam nabył jakiś tuż pod Moskwą, jakiś tam prawie hektar. Okazało się, że to podzielone było tam na 15 członków rodziny, no ale było wszystko scalone i to tak no, naprawdę taki mafijna struktura, aż wyzierająca no, tak na bezczelnego, bym to tak nazwał. No i dziwne było, że on sobie tak długo mógł takie rzeczy prezentować. No teraz się wyjaśniło, że jednak nie aż tak długo. Czyli tutaj jednak wygląda na to, że i pretekst był, i zdarzenie było, więc rzeczywiście ci Niemcy mają problem, bo no, on tam rzeczywiście został zatruty poważnie. Nie wiadomo, czy to przeżyje jednak. No bo ten nowiczok, bo tam niemieccy lekarze powiedzieli, że tym właśnie środkiem bojowym został otruty. To bardzo możliwe, że nie przeżyje, ale jak przeżyje, to będzie bardzo już będzie, że tak powiem, niegroźny. Jasne, że tak. Jasne, że tak. No Rosja to jest Rosja. To jak ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy, to wie pan, powinien jednak trochę postudiować dzieje Rosji. Wtedy by tam więcej wiedział. Myślę, że co więcej, panie Tomaszu, ja tu chciałbym powiedzieć tak, że Rosja nie ma tradycji demokratycznej, takiej republikańskiej. Rosja nie ma tradycji republikańskiej. Rosja ma tradycję władzy scentralizowanej, maksymalnie scentralizowanej. Zresztą trudno by było inaczej zarządzać tak ogromnym terytorialnym państwem. W związku z tym tu żadnej takiej poważniejszej zmiany nie będzie, bo to myślę, że sami Rosjanie tego nie chcą. Sami Rosjanie tego nie chcą. Tutaj owszem, no, ten Nawalny tam demaskował, że tak powiem, ekonomiczne te różne tajemnice. No ale to w Rosji taka tradycja zawsze była. Najwyżej, jak ktoś tam się wyłamywał, to nie dlatego, że nie brał, tylko że nie poczynił bierzesz, prawda? Nie według rangi bierzesz. Jak Piotr Wielki wprowadził rangi, no to każdej randze była przypisana również ta. No to oczywiście, przecież urzędnicy w Rosji, zwłaszcza niżsi, byli opłacani słabo.
bo rząd, car uważał, że sobie dokradną. No i chodziło o to, żeby nie przekraczali pewnych tam limitów, które były związane z piastowaną przez konkretnego czynownika rangą. Panie Stanisławie, i ostatnie zagadnienie, bo okazało się, iż teraz prezydent Trump w Stanach Zjednoczonych już ma niemalże zwycięstwo w kieszeni, tam wyskoczył ponad tego pana Bidena, no i głównym paliwem do tego jego zwycięstwa są te demonstracje i tam te zamieszki i to wszystko, co tam się dzieje. Okazało się, że on wyczekał taktycznie tam 2 miesiące, żeby to się rozkręciło, po czym przystąpił do gaszenia pożaru przy pomocy tam różnych gaśnic. No jak pan ocenia, czy to może oznaczać, że rzeczywiście już ma to zwycięstwo w kieszeni i no, będzie dalej prowadził te swoje dziwne polityki, które teraz widzieliśmy nawet podczas spotkania z panem premierem Serbii. Nie wiem, czy pan to widział. No tak, widziałem, znaczy nie widziałem, ale czytałem, że Serbia się zgodziła przenieść ambasadę swoją z Tel Awiwu do Jerozolimy. Będzie druga po amerykańskiej. No wie pan, ja bym tam się w ogóle nie przejmował prezydentem Trumpem, a jeżeli już, to tylko jakie skutki to będzie miało dla nas. Moim zdaniem będzie miało 2 skutki. Po pierwsze, jest na listopad, na drugą połowę listopada, a więc już po wyborach amerykańskich, planowana tutaj konferencja Sojuszu na rzecz Wolności Religijnej. Otóż obawiam się, że ponieważ tam, jak nam pani Georgetta przypomniała, że sodomici w Stanach Zjednoczonych stanowią sól ziemi czarnej, no to bardzo możliwe, że zostanie ta konferencja wykorzystana przez sodomickie lobby do wywarcia nacisku na Kościół w Polsce, żeby go osłabić politycznie pod pretekstem nadużywania religii do dyskryminacji sodomitów. No, pod tym pretekstem. Myślę, że episkopat coś tam już może wie, czego my nie wiemy, bo opublikował ten list taki. Podstawy teologii Sodomii i Gomorii. No i tam taki asekurancki postulat, że będą tworzone diecezjalne ośrodki terapeutyczne dla tych sodomitów. Wyobrażam sobie, co tam się będzie działo w tych ośrodkach. To... No mniejsza z tym. W każdym razie już tak, no, jak gdyby się na to przygotowywał. Jak gdyby się na to przygotowywał, tworzył sobie alibi. No i druga rzecz, proszę pana, Żydzi. No przecież Trump, przecież jak podpisał tę ustawę, to tam u nas media tego nie podają, ale tam co i rusz w środowiskach żydowskich pojawiają się takie, wie pan, gwałtowne ataki na Polskę, no jak długo jeszcze i tak dalej. Więc to niewątpliwie te dwie sprawy, myślę. No bo tak to, no cóż, Amerykanie, jeśli chodzi o Białoruś, to się trzymają w cieniu. Tylko wysuwają 2 wasali, to znaczy Litwę i tutaj Polskę. Litwa to tam, nie wiem, no Wielkie Księstwo Litewskie to Białoruś obejmowało. Tam w nacjonalistycznych środowiskach litewskich to jest bardzo żywa ta koncepcja. No, ale to powiedzmy może być marzenie nieosiągalne. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to ja nie bardzo wiem, jaki Polska ma na Białorusi interes. Bo jeżeli wysadzony zostanie w powietrze Łukaszenka, a jego miejsce zająłby ktoś taki jak ten Wiktor Babaryka, to wie pan, Polska by sobie strzeliła w stopę. No właśnie, a tutaj w tym kontekście warto jeszcze wspomnieć o takim wystąpieniu pana Dworczyka, który nieoczekiwanie ogłosił pod koniec zeszłego tygodnia, że tutaj Polska zapewni obywatelstwo wszystkim ludziom, którzy przyznają się, i tu padło takie dziwne sformułowanie, do związków z drugą i pierwszą Rzeczpospolitą. No to proszę pana, Żydzi się przyznają.
Przede wszystkim oni. No i to rzeczywiście to jest moim zdaniem, to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że no nie ma Żyda na świecie, a w każdym razie bardzo niewielu ich jest, który by się nie potrafił wylegitymować jakimiś związkami z pierwszą albo z drugą Rzeczpospolitą. Nie ma takiego. Więc to jest bardzo niebezpieczne. Ja się tego bardzo obawiam. Po prostu Żydzi, proszę pana, na całym świecie dostaną polskie obywatelstwo. Nie wiem, po co pan Dworczyk to robi, czy tam pan prezydent. Szanowni Państwo, pewnie będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat, bo rzeczywiście koncepcja jest dosyć dziwna. No, na razie jeszcze nie skonkretyzowana, no ale faktem jest, że coś takiego padło, tak? Więc No, słyszałem, tak, i to słyszałem. w takiej dziwnej formie, no bo to znaczy, oni przez 30 lat tutaj tych Polaków właściwie nie chcieli sprowadzać, a teraz nagle wpadli na taki pomysł, że właściwie nie wiadomo kogo chcą sprowadzać, bo to przecież i wszyscy Ukraińcy mogą się przyznać, i wszyscy Białorusini, No, z połowa całą Rosjan. pewnością, wie pan, no to nie wiem, chyba coś im na mózg padło. No właśnie, coś dziwnego. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za panu Stanisławowi za rozmowę. Na koniec tradycyjnie zapraszam do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania Fundacji Najwyższy Czas oraz zapraszam na kolejne programy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.